Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pochylamy się nad Bożym Słowem w niedzieli świętej rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. Najpiękniejsza rodzina. Wzór i prawzór dla wszystkich rodzin. W tym domu zawsze panowała miłość, był obecny Bóg. Tam zawsze zwyciężała ta radość, ta gotowość dzielenia się dobrem, wzajemnej służby, poświęcenia, obdarowywania drugiego szacunkiem, chęcią pomocy, radością bycia ze sobą. Takie bogactwo płynie ze świętej rodziny z Nazaretu, którą tworzą Jezus, Maria i Józef. Trzeba, abyśmy się zapatrzyli w tę świętą rodzinę, bo z niej możemy się wiele nauczyć i wiele wziąć dla swojego życia, dla swoich rodzin. W tym domu był przede wszystkim Bóg, miłość do Niego, wiara w Niego. W tym domu było to wszystko, co i ludzkie bardzo, bardzo ludzkie i szlachetne, godne człowieka. Pracowitość, szlachetność, prawda, historia, dzieje narodu izraelskiego, ta żywa tradycja, wspominanie wydarzeń dokonywanych przez Boga, rozmyślanie nad tymi wydarzeniami. To było właśnie w tym domu w Nazarecie. W takim klimacie wzrastał mądrości i miłości Maryi i Józefa, Pan Jezus, jako dzieciątko, jako dziecko, jako młodzieniec. W takim klimacie, bo choć był Bogiem, był bardzo człowiekiem. I potrzebował takiego i ciepła, i takiej miłości, i takiej mądrości, takiej atmosfery, która pomagała mu obserwować, poznawać, uczyć się, nabywać pewnych cech bardzo ludzkich, wrażliwości na człowieka, na kobietę, na mężczyznę, na w różnym wieku ludzi, aby później ucząc się od Maryi i Józefa tych takich postaw dojrzałych realizować jako dorosły człowiek już, jako mężczyzna 30-letni, nauczyciel, Pan Jezus. Tak. Pan Jezus był Bogiem, ale był bardzo człowiekiem i pokazał, że ten wymiar człowieczeństwa jest bardzo ważny w życiu człowieka, ale on się dokonuje tylko w zdrowym klimacie miłości, miłości rodziców, matki i ojca. W klimacie ich życia duchowego, ich religijności, ich życia z Bogiem, stawiania Boga na pierwszym miejscu i posłuszeństwa Panu Bogu. Kiedy ten Bóg w tym domu ma pierwsze miejsce, kiedy tego Boga się wyznaje przez niedzielną Eucharystię, przez mszę świętą, przez sakramenty święte, Słowo Boże, kiedy się z tym nowym duchem, Bożym duchem przeżytym w Eucharystii wraca do domu, aby przedłużać tę miłość w postaci słów pełnych szacunku, miłości, uznania godności drugiej osoby. Kiedy mąż szanuje żonę, żona szanuje męża, rodzice cieszą się dziećmi, kochają te dzieci, poświęcają się dla nich, są z nimi jak najwięcej, modlą się z tymi dziećmi, biorą je do kościoła. Jaki klimat, jaka radość i szczęście takiego domu. I to wszystko odnajdujemy w kontekście tych dzisiejszych czytań. W Księdze Mądrości czytamy: Pan uczcił ojca przez dzieci, a prawa matki nad synami utwierdził. Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów, a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził. Kto czci ojca, radość mieć będzie z dzieci, a w czasie modlitwy będzie wysłuchany. Patrzmy, jaka harmonia, jaka mądrość. To wszystko Słowo Boże pokazuje nam, jak realizować tę pedagogię Bożej miłości w rodzinie i wspólnocie, jaką jest dom. Prawdziwe małżeństwo mężczyzny i kobiety i dzieci jako bogactwa tego domu. Świat ma inny wizerunek tego szczęścia, inny, bardzo nieludzki, bardzo taki daleki od prawdy i tam się nigdy nie zapatrujmy. Cieszmy się tym, co nam pedagogia Boża odsłoniła i co Kościół nam tutaj
pomaga realizować i tego się trzymajmy. Tej mądrości się trzymajmy i tę mądrość przekazujmy dzieciom jako rodzice. Bądźmy dla nich dobrymi przewodnikami. Brońmy ich od wpływu trucizny tego świata, różnych ideologii. Pokazuje nam też i Ewangelia Pana Jezusa, który jest zagrożony przez Heroda i dlatego Maryja i Józef uciekają przed Herodem, uciekają do Egiptu. No taka będzie rzeczywistość. Rodzice mają być tymi, którzy chronią dzieci przed wpływem Herodów tego świata. Pozdrawiam wszystkich i zapraszam na Eucharystię, byśmy się modlili za każdą rodzinę, za wszystkie rodziny. Szczęść Boże!